Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na wydanie informacji. W Polsce rocznie marnuje się blisko 9 milionów ton żywności. Jest to 25 tysięcy ton dziennie i ponad 1000 ton co godzinę. Jednocześnie ubóstwem dotkniętych jest aż 2,5 miliona osób. Banki żywności docierają do niespełna 1,5 miliona z nich. Stąd organizowane są akcje m.in. pod hasłem Podziel się posiłkiem, która została zorganizowana również w regionie wałbrzyskim. W tym roku na pewno jest różnica między zeszłoroczną, a trochę więcej jest. Więc po prostu ludzie są hojniejsi. W zeszłym roku było o wiele mniej, jeżeli chodzi o dwudniowe zbiórki, jakie teraz organizujemy. A ludzie nie są chyba jeszcze przyzwyczajeni do tych zbiórek poza jakimiś świętami, bo z reguły takie świąteczne zbiórki są. Tak, w minionych latach były takie, częściej były na świąteczne, przedszkolne takie, od 2 lat bodajże jest Podziel się posiłkiem, to ludzie nie są, tak jak Pan mówi, że nie są przyzwyczajeni raczej do takich zbiórek. Ale w tym roku już jest lepiej. Na drugi rok podejrzewam, że będzie jeszcze lepiej. Pierwszy dzień zbiórki żywności Podziel się posiłkiem w całej Polsce dzięki ofiarności Polaków dał wynik ponad 190 tysięcy kilogramów artykułów spożywczych. W zbieraniu żywności w całym kraju pomagało aż 40 tysięcy wolontariuszy, którzy stali przy specjalnie oznakowanych koszach. Region wałbrzyski nie był pod tym względem z tyłu. Do akcji włączyło się blisko 600 osób, które zebrało blisko 5 ton żywności. Zebraliśmy w ciągu wczorajszego dnia ponad 4 tony 700 kg żywności. No jeszcze zbiórka trwa w dniu dzisiejszym. Tak jak tu kolega mój poprzedni powiedział, w tym roku jest większa zbiórka, jest większa ilość zebranej tej żywności. Może to się wiąże z tym, że może jest większa bieda, nie? Bo im większa bieda, tym więcej ludzi daje jednak nam do tych koszyków, tą żywność nam tutaj składa. Zaangażowanie wśród wszystkich osób biorących udział w tegorocznej zbiórce żywności jest bardzo duże. W ciągu tych 2 dni w naszym regionie wzięło udział ponad 580 osób, brało wolontariuszy. Spośród kilkuset wolontariuszy nie było raczej nikogo, kto nie wiedziałby, dla kogo kierowana jest akcja banków żywności. Akcja organizowana była z myślą o najmłodszych. Ta zbiórka jest specjalnie organizowana dla ludzi, którzy po prostu nie stać ich na jedzenie, są biedni i głodni i im pomagamy. Produkty są przekazywane dzieciom niedożywionym, budującym, biednym. Najpierw są przekazywane do banku żywności, a później są rozdawane tym dzieciom. Zbiórka jest organizowana dla niedożywionych dzieci, których nie stać na posiłki. Zbieramy różne produkty spożywcze dla osób ubogich i potrzebujących. Mieszkańcy Wałbrzycha oraz Szczawna jednak nie zawsze patrzyli przychylnym okiem na wolontariuszy, którzy poświęcali swój wolny czas dla dobra innych. Mimo wszystko zdecydowana większość osób dzieliła się tym, co miała. Jak wygląda zbiórka? Jak stoicie, jak dajecie te ulotki? Jak ludzie reagują? No niektórzy nie biorą ulotek, bo mówią, że już brali udział i niektórzy biorą, dają, a niektórzy po prostu idą i nie dają, nie biorą ulotek. No niektórzy bardzo chętnie wrzucają, a niektórzy się nawet nie odezwą, nawet się nie obrócą, tylko oleją po prostu. Tak, to przyjaźnie, ale czasem są ludzie, którzy niechętnie coś pomagają. Że niektórzy ludzie po prostu nic nie odpowiadają i nas omijają, są obojętni, a inni się pytają, co to jest, zatrzymują. Bardzo różne. Niektórzy ludzie przejmują się właśnie tymi dziećmi, a niektórzy po prostu obojętnie przechodzą. A jakich jest więcej, takich czy takich? To jest bardzo zróżnicowane. Czyli? No, czyli pół na pół. Czasami jest tak właśnie, że wezmą ulotkę, się zainteresują, a praktycznie w ogóle nic nie dają. Ale jednak dużo ludzi dają też. Ale poza tymi, którzy nie dają, to jest też duża grupa tych ludzi, którzy dają, prawda? Tak, jest duża grupa, co dają właśnie też. Są bardzo zróżnicowane, bo niektórzy podchodzą do tego właśnie z dystansem, a niektórzy po prostu ja dziękuję i idą. Albo z oburzeniem mówią, że nie będą brali karteczki.
a nie muszą brać, tylko że my ich informujemy o takiej zbiórce i nie muszą nic kupować. Jeżeli chcą, no to można o dwie rzeczy albo jedną kupić więcej. Te produkty trafiają po prostu do tych osób najbiedniejszych, do rodzin, które mają bardzo niskie dochody i to już zajmują się dzielnicowe te fundacje, stowarzyszenia, które odbierają od nas tutaj z Banku Żywności i rozdają według list najbiedniejszym w danej dzielnicy, czy wiosce, czy tam, gdzie stowarzyszenie istnieje. Głównym motorem napędowym akcji w Wałbrzychu i Szczawnie Zdroju było stowarzyszenie Przyjaźń Dom Rodzina wespół z klubem Wiktoria Aglomeracji Wałbrzyska, zawodnikami drużyny juniorów z KP Gwarek, jak również ośrodkiem opiekuńczo-wychowawczym na Poniatowie oraz wychowankami Domu Dziecka Promyk. Mile mnie zaskoczyły dziewczęta, które po raz pierwszy biorą udział w zbiórce żywności. Są one ze stowarzyszenia sportowego Wiktoria. Bardzo były zaangażowane i z rozmowy z nimi też stwierdziły, że będą brały w następnych zbiórkach żywności udział. Wszyscy ci wolontariusze obstawiali przez 2 dni 9 marketów, które uczestniczyły w zbiórce żywności. Brały w tym także udział w tej akcji, którą organizujemy dzisiaj, organizowaliśmy też wczoraj. Klub Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska, Przyjaźń Domu Rodzina i Antona Kwiatkowskiego także z Domu Dziecka. Każdy się stara pomóc jak może. Wydaje się, że wszystko. Grając w piłkę, nasza drużyna wspomaga również działania wolontaryjne. Pomagamy ogólnie ludziom. Akurat nas zaproponowali nam udział w tej akcji i się szybko zgodziliśmy. Pozostałe 5 marketów na terenie Wałbrzycha, w których odbywała się zbiórka żywności, to również zasługa uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Jak co roku udział w akcji bierze młodzież gimnazjalna, młodzież szkół średnich, ponadto stowarzyszenia sportowe, stowarzyszenia opieki nad osobami, które mają trudne warunki mieszkaniowe. Darczyńcy dzielili się głównie takimi produktami jak olej, mąka, cukier, płatki śniadaniowe, soki oraz konserwy. Byli nawet tacy, którzy wchodzili specjalnie po zakupy i zostawiali pełen kosz u wolontariuszy. Jest osoba, która na przykład dała cały wózek żywności. Nie wiem, czy wypada mówić nazwisko tej osoby. Chyba nie, no ale znaną osobą tutaj nie w Wałbrzychu, gdzie to mile wszystkich nas zaskoczyło. To osobie, i tej osobie dziękujemy. Zebrane produkty trafią do banków żywności, a następnie do organizacji, które na co dzień zajmują się dożywianiem dzieci chorych i najuboższych. Wolontariusze ze Stowarzyszenia Przyjaźń Dom Rodzina, którzy brali tak samo udział w naszej zbiórce żywności, ogromnie im dziękuję i zapraszam do następnej zbiórki. Ponad 900 osób zostało przyjętych w poczet studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego 2012-2013 odznaczono również najbardziej zasłużoną kadrę dydaktyczną oraz nagrodzono najambitniejszych podopiecznych uczelni wyższej. Inauguracja semestru już po raz drugi odbyła się w nowoczesnej auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Audytorium Novum. Spotkanie otworzyła rektor Elżbieta Lądz, która rozpoczęła tym samym swoją drugą kadencję prowadzenia wałbrzyskiej uczelni. Uroczystość, na którą zostały zaproszone władze regionu, parlamentarzyści, kadra akademicka oraz brać studencka, była okazją do przedstawienia planów na przyszłość. Jako priorytety wyznaczone przez placówkę wymienić można budowę zespołów dydaktycznych i badawczych, rozbudowę zaplecza laboratoryjnego oraz stworzenie sieci wzajemnych powiązań w obszarze społeczno-kulturalnym oraz edukacyjnym. Czyli zdobywanie zawodowych kwalifikacji poświadczanych na każdym poziomie studiowania dyplomem wymaga zaangażowania i determinacji, wysiłku i cierpliwości. Dyplomowanie jest procesem długotrwałym. Przywołuję już po raz kolejny słowa z przemówieniem konferencyjnego mojego rektora, byłego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, profesora Dudy, senatora, wiceministra nauki z początku lat 90. że podstawowe studiowanie trwa 5 lat, doktorat 4 lata, a habilitacja 9 lat i jak 90-miesięczna ciąża skróci się po prostu nie da.
Podczas spotkania odznaczono kadrę akademicką, która wykazała się szczególną troską o dobro studentów i zaangażowanie w sprawy dydaktyczne. Medale Komisji Narodowej otrzymali profesor Leon Kierys, Małgorzata Babińska, Mirosława Furmanowska, Małgorzata Radyńska oraz Mirosława Nikodemska. Nagrodzono również studentów, którzy mogą poszczycić się najlepszymi dyplomami w roku 2011-2012. W tym gronie znalazła się Joanna Buczek, Zuzanna Pełech oraz Jarosław Pizuński. Głównym punktem inauguracji było jednak przyjęcie w poczet studentów ponad 900 kandydatów, którzy będą kształcili się na kierunkach stacjonarnych oraz zaocznych. Żacy otrzymali nowe elektroniczne indeksy oraz wypowiedzieli tradycyjne słowa przysięgi. Stosować prawa i obyczaje akademickie oraz całym postępowaniem dbać godnie o honor studenta. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa naukę rozpoczęło również 100 uczestników Uniwersytetu I oraz III wieku. Z kolei mury placówki opuściło blisko 700 absolwentów uczelni wyższej. Podczas uroczystości zaprezentował się również Wałbrzyski Zespół Pieśni i Tańca oraz uczelniany chór imienia księżnej Daisy. Ponad 100 zawodników z całej Polski zjawiło się na starcie pierwszego powiatowego maratonu górskiego. Ekstremalnie wycieńczającą trasę najlepszym udało się przebyć w niespełna 4 godziny. Ponad 40-kilometrowy bieg rozpoczął się w Głuszycy i prowadził przez Mieroszów oraz czeski Wiznow z powrotem na tereny Głuszyckiej Szkoły Podstawowej nr 3. Pierwszy maraton górski Ziemi Wałbrzyskiej przeszedł już do historii. Ekstremalnie długa trasa licząca 42,5 km oraz zróżnicowany teren pogranicza polsko-czeskiego o przewyższeniach rzędu 500 metrów sprawiły, że były to zawody tylko dla najbardziej wytrwałych. Pierwszą taką górą to był Jeleniec, później Waligóra, która była jest największym szczytem w Górach Suchych. Następnie już później wchodziliśmy na to K2 słynne, czyli na ten masyw graniczny i tutaj to tam zaglądałem na czas, to 13 minut trzeba było cały czas to podejście wykonywać. No i Ruprechtwiski Szpica, który tam rzeczywiście już rzuca na kolana wszystkich, no albo można inaczej powiedzieć na plecy. A później cały czas taki anglosaski moment, czyli góra, dół granicą. No i końcówka już taka była raczej lekko z góry. Graniczny czas dla zawodników maratonu został określony na maksimum 7 godzin. Najlepsi byli jednak w stanie przebiec trasę w niespełna 4. Pierwszy na mecie w kategorii Open mężczyzn pojawił się Mirosław Burzyński z czasem 3 godziny 42 minuty. Ze względu na to, że się cały czas biegnie skupionym i cały czas się gdzieś tam patrzy w dół, to ten czas bardzo szybko mija i człowiek nawet nie zauważa tego wysiłku. Oczywiście, że tak naprawdę mówi się, że się biegnie, ale dużo się maszeruje, naprawdę dużo się maszeruje, także te zawody są naprawdę dla wszystkich. Tuż za zwycięzcą linią mety przekroczył nowicjusz w biegach maratońskich Daniel Chojnacki. Były to dopiero trzecie długodystansowe zawody tego sportowca. W dodatku od 10 kilometra trasy Chojnacki biegł, uwaga, ze skręconą kostką. Nie przeszkodziło to na tym, żeby przybiec na drugim miejscu, 5 sekund za pierwszym. Jestem bardzo zadowolony. Przepiękne zielone Sudety, w ogóle na to też liczyłem, bo nie znam za dobrze tych terenów. Przepiękne tereny, myślę, że dużo do odkrycia pod kątem rekreacji, zarówno roweru, jak i biegów. Myślę, że tu ciekawa przyszłość przed Wami w tym rejonie czeka. Maraton górski oprócz walorów czysto sportowych przyciągnął na teren powiatu wałbrzyskiego wielu turystów z całej Polski. Była to zatem doskonała okazja na promocję regionu oraz zaprezentowanie atrakcji i zabytków tej części Dolnego Śląska. I o to nam chodzi, żeby oni przyjeżdżając tutaj w te malownicze tereny ze swoimi rodzinami, z trenerami, często zostawali 2-3 dni, przyjeżdżają wcześniej przed maratonem, zostają dzień po maratonie, także i gospodarstwa agroturystyczne, i hotelarze tutaj z okolicy słyszę, że są zadowoleni. Pierwszy powiatowy maraton górski został sfinansowany z budżetu powiatu wałbrzyskiego i budżetu województwa, a patronat honorowy nad imprezą objęli Radosław Mołoń, wicemarszałek województwa dolnośląskiego oraz Robert Ławski, starosta wałbrzyski. Natomiast
realizację tego przedsięwzięcia powierzono Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej w Wobrzychu we współpracy z Wobrzyskim Klubem Biegacza. Równolegle do biegu głównego odbył się również mini-maraton dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Impreza obfitowała również wiele atrakcji towarzyszących, jak występy artystyczne młodzieży oraz pokazy młodych sztangistów. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.